Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Skotus, skotus, tak czasami może usłyszycie takie słowo skotus, no co to znaczy? Skotus to znaczy Supreme Court of the United States, czyli sąd najwyższy, sąd nadzwyczajny Stanów Zjednoczonych. No i będzie dzisiaj rozważał możliwości, będzie się zastanawiał nad głosowaniem w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No sprawa głosowania, no to w Ameryce te całe prawo do głosowania, no jest mniej więcej zrozumiałe. Różne było przez ostatnie tam 50, 100, 200, 300 lat. No ale na dzisiaj te prawa dotyczące głosowania, no to zaczęła się po prostu polityczna, to jest taki polityczny punkt zapalny. Wszyscy wiedzą lepiej, wszyscy chcą coś poprawić. No i Amerykanie nauczyli się, no dosyć w dziwaczny sposób. Wielu ludzi na całym świecie śmieje się z tego wszystkiego. No i właśnie we wtorek, 2 marca 2021 roku, Sąd Najwyższy w Ameryce, czyli Scotus, będzie sprawa Brnowicz względem DNC. Brnowicz, no to jest prokurator generalny ze stanu Arizona. A DNC, no to jest Democratic National Committee, czyli partia lewicowa, partia socjalistyczna w Ameryce, no bo oni wygrali, tak, wygrali co najmniej wybory prezydenckie, no i to jest możliwość, żeby w zasadzie troszeczkę odkurzyć całą tą sytuację wyborczą. Co tam się dzieje w tej Arizonie? No w Arizonie to się dzieje to, że są takie prawa, że głosy wyborcze, no to muszą być w zasadzie wrzucone po pierwsze w dniu wyborów. W dniu wyborów i mają być one zrobione osobiście. No a druga sprawa to jest to, że nie można chodzić po ulicach, po dzielnicach i zbierać po prostu głosy obywateli, żeby donieść. No w każdym razie nie mogą to osoby trzecie, organizacje trzecie tego robić. Większość stanów w Ameryce wymaga tego, żeby głosować osobiście, nie kopertowo. No również zabrania zbierania głosów innym organizacjom. Grupowo. To, no, chodzi o to, że nie może być taka sytuacja, że ktoś się zdecydował, że będzie chodził i zbierał po blokach, po mieszkaniach, po domach jednostojących i tak dalej. Mówią, wypisz tu głosowanie i to się nazywa ten ballot harvesting, czyli żniwa głosów. No i to się odbywa. W Stanach tych prowadzonych przez socjalistów po prostu mają socjalistyczne żniwa. No i dlaczego zakaz jest tego? No zakaz jest tego, żeby po prostu była jakaś jednorodność, żeby była jakaś uczciwość, żeby były prawdziwe wybory, no bo jeżeli się robi takie żniwa głosów, no to każdy normalny rozumie, że to nie wyjdzie na dobre. No w Ameryce są te precinct. Precinct, no to są takie, to nie są dzielnice. W Nowym Jorku powiedzmy jest 77 komend policji. Także jeżeli oglądacie tam jakiś, był taki serial 99 precinct, no to ten 99 precinct nie istnieje. Jest tylko tych 77 komend. No ale miejsc do głosowania, czy tych dzielnic, czy tych obszarów, czy tych osiedli, no to jest w Nowym Jorku 123. Ale także to nie są, no dzielnic w Nowym Jorku, nie wiem tam ile jest, z 10, z 12. Także w każdej dzielnicy powiedzmy jest 5, 6, 7 precinków. Demokraci mówią, że w zasadzie zabronienie tego
harvesting, czyli tych żniw głosowania, no to to narusza sekcję drugą z prawa do głosowania. Prawo do głosowania Kongres ustanowił w 1965 roku. Dlaczego? No dlatego, żeby niektóre stany niektóre stany pozwalały sobie na to, że nie dopuszczały murzynów czarnych do głosowania. Jak to się odbywało? No do 1965 roku to ludzie musieli płacić podatki, żeby mieć prawo do głosowania. A jeżeli nie płacili podatków, no to kiedy przychodzili się rejestrować jako obywatel z prawem do głosowania, no to brali od nich tam dolar 2 czy 3, no i to reprezentowało ten dolar 2 czy 3, no to reprezentowało powiedzmy jedną czy dwie dniówki takiego człowieka, który nie płacił podatków, no i większość murzynów jednak nie pracowała, nie zarabiała, no to zdecydowali, że nie będą płacić tej jednej dniówki, żeby mieć prawo do głosowania, no i między innymi Martin Luther King mówi, co to jest za demokracja, kiedy nie można głosować. No, każdy normalny rozumie, że demokracja no to ma, to się składa z dwóch części. Są prawa obywatelskie, no ale są i obowiązki obywatelskie. Na dzień dzisiejszy od tego 1965 roku te prawo do głosowania spowodowało to, że w 2021 wszyscy wiedzą, że mają prawa i głosują w imieniu w to, żeby osiągać jakieś tam prawa, szczególnie te grupy specjalnego nacisku, no ale nikt nie głosuje, nikt nie bierze pod uwagę obowiązków. Na obowiązkiem przez tysiąclecia było płacenie podatków. No i właśnie to tak w 1965 roku zabito demokrację, bo demokracja się zagłosowała za po prostu, nie siebie zagłosowała. No w 2021 roku większość ludzi zagłosuje, żeby po prostu zjeść mniejszą ilość ludzi. No i były też jeszcze wymagania przed 1965 roku w niektórych stanach dotyczące zdolności czytania i pisania. Czyli do 1965 roku było powiedziane, jak jesteś analfabetą, to nie masz prawa głosować, bo analfabeci nie wiedzą co był taki przekaz, że analfabeta nie powinien głosować. No i w 1965 roku Kongres powiedział, analfabeta, nie analfabeta, jak przyjdzie i mieszka tam, no to ma prawo dać ten głos. No i demokraci na dzień dzisiejszy mówią, że w zasadzie to wszystkie jakiekolwiek ograniczenia w możliwości głosowania, no to naruszają tą sekcję drugą tego prawa. Wszystko sprowadza się do tego, czy ten oskarżający, no to udowodni, że tam faktycznie tam patrząc na całokształt, czy niektóre te grupy miały mniej możliwości do głosowania, no i czy mają mniej reprezentantów w polityce. Sąd wyższy, nie najwyższy, nie interpretował tego dokładnie, co to znaczy ta druga sekcja, że ma być dostęp albo nie, brak utrudniania. Wielu w sądach takich na niższej instancji, no to sędziowie mówią, że wymaganie przez stan, żeby ktoś przychodził i kiedy głosuje, żeby miał dowód osobisty, no to wymaganie dowodu osobistego według socjalistów, no to już jest uniemożliwianie albo utrudnianie głosowania. No, każdy normalny rozumie, że to jest jednak kretyństwo. Wielu sędziów tych socjalistycznych na niższym poziomie wydawało wyroki, że zabranianie wczesnego głosowania, ani
nie w dniu wyborów, no to też jest ograniczenie. Wielu tych sędziów decydowało, że zabranianie rejestracji w tym samym dniu, w którym się głosuje, no to też jest ograniczenie. Bo to są te trzy podstawowe takie, ta walka wyborcza, no to jest to, że każdy normalny rozumie, że w dniu, kiedy ktoś przychodzi, normalnie to trzeba być zarejestrowanym 36 dni wcześniej, trzeba jakoś być w systemie, no ale w niektórych tych rejonach, w niektórych tych dzielnicach, osiedlach, no to po prostu ludzie przychodzą, tak, mieszkam tam, głosuję. Dlatego te ilości tych głosów, które się w niektórych dzielnicach czy miastach pojawiały, no to właśnie to jest rezultat tego burdelu, no. Cały ten przypadek prokuratora generalnego z Arizony, sędzia federalny powiedział, że no, Sąd Najwyższy to jest odwoławczy, ale ten poniżej Sądu Najwyższego, no to powiedział, że nie ma czegoś takiego, że te ograniczenia spowodowały mniejszy dostęp czarnych do głosowania i że to nie było skierowane przeciwko mniejszościom. Dziewiąty sąd okręgowy również to potwierdził. Także jest jeden wielki bałagan. Dziewiąty sąd odwoławczy powiedział, że ci, którzy popierają zabronienie tego powiedzmy tych żniw, no to są w błędzie. No tak, także bałagan jest straszny. Sąd Najwyższy dzisiaj będzie, sąd ten nadzwyczajny będzie decydował. No zobaczymy co powie. Przypuszczalnie rezultaty, no w Sądzie Najwyższym jest dziewięciu sędziów, no i oni się wszyscy przypuszczalnie zgodzą, łącznie z Eleną Kagan, hardkorowa komunistka, no i oni przypuszczalnie się zgodzą, że dziewiąty sąd okręgowy zrobił pomyłkę, także Sąd Najwyższy, sąd niższy zdecydował, później sąd okręgowy zmienił i teraz sąd najwyższy znowu zmienił. Także trzy sądy, trzy systemy, wszyscy mają dobrze płatne pensje i to wszystko lata od sasa do lasa i nikt nie wie, co to znaczy ta sekcja dziewiąta, sekcja druga, a jedyne co, to miało powodować to, żeby nie ograniczać. No, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone, no to jest jednak ten rząd federalny w Waszyngtonie. No i są te Stany Zjednoczone. Oryginalnie no to było 13 kolonii angielskich na Wybrzeżu Wschodnim. Te oryginalne Stany to nawet się nie przesuwały poza Apalachy. Za Palachami, no to była w zasadzie ziemia należąca do Francuzów. Na dole, na samym dole jest Luizjana. Cały ten krąg od Kanady do dołu to była Luizjana. No Ameryka kupiła tę ziemię od Francuzów, od Napoleona. No zapłaciła tam ładnych kilkanaście wagonów złota. No ale to trafiło właśnie te wschodnio, no nawet nie środkowe rejony, bo to szło tak dalej. Później tu były te rejony indiańskie, na końcu była Kalifornia. Floryda była z walki z Hiszpanami, Kalifornia była z walki z Hiszpanami. No ale to dlaczego to mówię? Że Stany jako federacja, no to mają bardzo dużo tych swoich własnych praw. No i rząd federalny nie za bardzo chce ingerować. No i tutaj jest ta sytuacja w tych Stanach. Kto może głosować? Jak kto może głosować? Co oni mają robić?
ta sekcja nieograniczania, no teoretycznie jest prosta, tak? Jest teoretycznie prosta pozwolić ludziom głosować, no ale to, żeby kopertowo nie szalało, to, żeby dowód osobisty mieć, żeby była jakaś równomierność i balans. No dziwne. Zobaczymy, co Sąd Najwyższy powie, ale 2022 na pewno normalni muszą głosować, na pewno Republikanie muszą głosować, na pewno trzeba będzie patrzeć na ręce komunistom. Nie wiadomo, czy w 2022 śpiący Biden jeszcze będzie prezydentem, czy gdzieś zostanie dany w odstawkę. No on miał normalnie prezydent po studniach, no na początku swojego urzędowania, no to ma ten tak zwany State of the Union, czyli taką przemowę na temat stanu kraju. W tym roku boją się komuniści wystawić Breżniewa, Bidena, żeby cokolwiek powiedział. 2020, te wybory, no to był straszny cios publika, obywatele po prostu stracili zaufanie do wyborów. Te całe prawa wyborcze, prawa legalny cały system, no to jest niezły bałagan. No i trzeba to zreperować. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Dziękuję subskrybentom. 2250 już jest na liczniku. To dobry wzrost. Dziękuję wszystkim konserwatystom za światopogląd, za zdrowy światopogląd. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Wszyscy socjaliści, którzy mnie oglądają, jeżeli głosowaliście na socjalistów, no to zastanówcie się, jak zwykle powiem, patrzcie się na cenę benzyny. Patrzcie się nawet na decyzję Sądu Najwyższego w dniu dzisiejszym. Zobaczymy, co oni powiedzą. No ale jednak prawa, obowiązki obywatelskie są i wymaganie, żeby ktoś nie chodził, nie miał żniw wyborczych, no bo tam też nie wiadomo, czy nie chodzą, nie pukają do domu, tu są dwa cukierki, tu jest $2, tu jest $200, podpisz to. To nikt nie wie, tak? Nikt nie wie. Każdy się spodziewa, że po prostu uczciwie pójdzie, no bo 90% Amerykanów, konserwatystów głosowało osobiście, a chyba tylko 60% oddanych głosów było wśród socjalistów osobiście. Także widzicie, nawet ta statystyka, tak się zastanowić, czy mogły być oszukaństwa. No oczywiście, że mogły być. Te kopertowe rzeczy. Republikanie są za uczciwi. Republikanie są po prostu za tradycyjni. No i chcieli po ludzku głosować osobiście. Zdrowia dla normalnych.